No wspaniałe zdjęcia brać. Znajdujemy się na cmentarzu żołnierzy radzieckich, którzy w 1945 roku oddali tutaj życie za zdobycie Wrocławia. Mija 50 lat od nowych wydarzeń, bowiem od połowy stycznia do 6 maja toczyły się straszliwe walki o zdobycie miasta. 6 tysięcy żołnierzy armii radzieckiej, Ukraińców, Białorusinów, Rosjan z dalekiej Syberii oddało tutaj życie, zdobywając Wrocław od faszystowskiego reżimu. Czołgi T-34, które się tu znajdują oraz działa, zostały ściągnięte z pól bitewnych. Każdy z tych maszyn jest owiana straszliwą tragedią, bowiem ginęli w nich ludzie w czasie walk o Wrocław. T-34 przyjechały one bowiem Azję, Azję, Mongolię i pół Europy. Osławione T-34, filmujemy tam dalej na to pole, gdzie jest mniej drzew i będzie można wyraźnie widać ślady po strzałach i po pociskach wojennych. Kamerę obsługuje Kudali Halina. Na tle cmentarza rosyjskich żołnierzy. Sławne działa ZUS-80, które wygrały wojnę pod bitwę pod Łukiem Kutnickim. Działa ZUS-70 i czołgi T-34. Również brały udział w walkach o miasto. Widać tutaj mechanizmy do sterowania działem i część zamkową. Główna część pomnika poświęcona za ludziom, którzy oddali tutaj życie 50 lat temu. Osławione T-34 wygrały bitwę pod Łukiem Kurskim, przeszły połowę Europy. Bitwy w Mandżurii, w dalekiej Azji, operacja kwantuńska, te stalowe maszyny posiadają wielką sławę. Koła mają spaloną, ogumioną oprawę, dzięki temu mogły przyjechać 300 km bez odpoczynku. Tutaj widać na jednym z tym ogumioną warstwę, a następnych są spalone, czyli w wyniku walk w mieście zostały mocno postrzelane. Widać tutaj ślady. Jest ślad po strzale z działa
zamaskowany prowizorycznie blachą, numer taktyczny czołgu. Oderwany fragment koła. Widok od zachodniej strony w kierunku centralnych części miasta. Tędy bowiem szła główna oś natarcia rosyjskiego. Znasz tutaj ślady wojny od wybuchu, rwany fragment koła oraz spalona część rumienia. Również ślady wojny. Rwana gąsienica. Również czołg ściągnięty z pola walki. Karabin maszynowy ze słoną.